Państwa. Na początku naszego spotkania z okazji 45-lecia honorowych dawców krwi chciałbym serdecznie powitać wszystkich honorowych dawców krwi. Ich najserdeczniej. Także zaproszonych gości, sponsorów, którzy oferowali nam pomoc w zorganizowaniu tego jubileuszu. Patronatem nad obchodami naszej uroczystości podjęło się nasze starostwo i pan starosta. I zarząd okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w koledzynie Jerzym Biskup. Proszę o powstanie i uczczenie chwilą ciszy honorowych dawców, którzy odeszli od nas. Dziękuję. Ja może przedstawię krótki zarys historii tylko naszego powstania klubu i przejdziemy do oficjalnego spotkania. Klub honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Radzyniu Podlaskim powstał w styczniu 1975 roku. 45 lat temu grupa działaczy stwierdziła, że łatwiej czynić dobro, jeżeli pomaga wielu i zapoczątkowało honorowe oddawanie krwi na potrzeby miejscowego lecznictwa. Inicjatorem powstania klubu był pan dyrektor Janusz Kościelewski, dyrektor ówczesnego ZOZ-u i ówczesny prezes zarządu powiatowego PCK w Radzeniu Podlaskim. Prezesem klubu został pan Eugeniusz Kaznowski i pełnił tę funkcję aż do końca swoich dni. Jego następcą w klubie honorowych dawców niż wsi zostałem ja, Andrzej Gruba. I pełnił tę zaszczytną funkcję do dnia dzisiejszego. Przez dłuższy czas członkowie klubu oddawali krew honorowo w punkcie krwiodawstwa przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim. Obecnie realizowane są w specjalnych ambulansach, które regularnie przyjeżdżają do Radzynia Podlaskiego z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Przez ten wieloletni czas działalności organizowane były liczne wyjazdy do Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, a także do Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii, Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzięki staraniom i wysiłkom członków Klubu Honorowych Dawców Krwi został wyremontowany i oddany do użytku w dniu 16 maja 2002 roku budynek przy ulicy Sitkowskiego, gdzie do tej pory mieści nasza tam siedziba. Dnia 29 listopada 2002 roku odbyła się uroczystość nadania imienia Eugeniusza Kaznowskiego Klubowi Honorowych Dawców Krwi w Radzyniu Podlaskim. 30 kwietnia 2009 roku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Radzeniu Podlaskim zasadzony został uroczyście dąb 90-lecia. O nadany przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie o numerze 57. Upamiętnia osobę Eugeniusza Kaznowskiego, założyciela i prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi w Radzyniu Podlaskim w latach 1975-1999. W uroczystości posadzenia dębu wzięły udział władze miasta, powiatu, dyrektorzy zakładów, pracownicy, przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, młodzież i rodzina Eugeniusza Kaznowskiego. Dzięki życzliwości i przychylności do akcji poboru krwi prałata Romana Wiśniewskiego oraz prezesa Spółdzielczości Mleczarskiej wspomnych pana Edwarda Bajko odbywają się akcje poboru krwi w oznaczonym do tego ambulansie. Krwiodawcy z powiatu radzyńskiego w roku 2019 oddali około 700 litrów krwi. Jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze po tej mojej takim krótkim zarysie historii jeszcze coś dopowiedzieć, to proszę bardzo, a jeżeli nie, to proszę pana starostę o wręczenie tych symbolicznych statuetek dla honorowych krwiodawców i dla ludzi zasłużonych, którzy od początku naszego powstania w Radzyniu Podlaskim dali z siebie wszystko, pracę, czas, no wszystko. To już jest, proszę uprzejmie. Może zanim wręczę te pamiątkowe statuetki, chciałbym
bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, na to, że Państwo zaproponowaliście staroście radzyńskiemu objęcie patronatem tak pięknej rocznicy. Też podziękować za to wszystko, co Państwo robicie. Jak patrzę na Państwa twarze, to praktycznie przekrój, można powiedzieć, kilku pokoleń ludzi. Od ludzi bardzo młodych do bardzo dojrzałych. Też znam wiele osób z Państwa i muszę powiedzieć, że też reprezentujecie bardzo różne zawody. Także to krwiodawstwo, dawstwo krwi jest takim czynnikiem, który Państwa łączy. Mam ogromny szacunek do wszystkich, którzy właśnie oddają, można powiedzieć, w sposób bezinteresowny krew. Praktycznie nie ma tygodnia, żebyśmy w mediach nie słyszeli, jak ogromne problemy są obecnie w Polsce z zabezpieczeniem krwi, szczególnie tych grup takich nietypowych, tak jak grupa zero, prawda? I uważam, że taka działalność jak Państwa, ja jako matematyk bardzo szybko przeliczyłem 700 litrów, znaczy 2 litry dziennie. W Radzyniu Podlaskim 2 litry dziennie jest odbierane od honorowych dawców. Jest powiedzenie krew darem życia, ale krew ma ogromną, ogromną wartość, bo ona decyduje bardzo często właśnie nie tylko o zdrowiu danego pacjenta, ale o tym, czy on przeżyje. Dlatego ogromny szacunek dla Państwa i w imieniu Zarządu Powiatu Radzyńskiego, władz Powiatu Radzyńskiego, ale też w imieniu nieobecnych tutaj Pana Burmistrza Jerzego Rębka, Pana Wójta Gminy Radzyń Podlaski, Wiesława Mazurka, którzy bardzo przepraszali, że nie mogli tutaj dzisiaj z Państwem być. Chciałbym podziękować za to wszystko, co Państwo robicie i prosić o jeszcze, żebyście Państwo to kontynuowali, tą działalność. To jest piękna działalność. Ktoś kiedyś mądrzejszy ode mnie powiedział, że w życiu nie wystarczy nic złego nie zrobić. Trzeba jeszcze zrobić coś dobrego. A szczególnie, jeżeli robimy to dla innych, bezinteresownie, a przecież Państwo robicie to dla ludzi, których może żeście w życiu nie widzieli, nie znali, nawet ich nie obejrzycie, prawda? Bo nigdy nie wiecie Państwo, do kogo Państwa krew trafi. To jest również tak anonimowe, takie piękne, dlatego bardzo serdecznie dziękuję. A ponieważ mamy jeszcze styczeń, okres Bożego Narodzenia kończy się 2 lutego, wiem o tym doskonale, bo nigdy żonie wcześniej nie pozwalam choinki rozebrać. Chciałbym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia, takiej energii życiowej, jaką Państwo reprezentujecie, sympatii i szacunku od bliźnich, od tych, którym służycie. I tego, żeby Państwa marzenia po prostu w życiu się spełniały. Wszystkiego najlepszego. I w związku z tym, że tutaj zostałem poproszony do wręczenia statuetek, to ja może najpierw chciałbym szefowi koła, że tak nazwę, panu Grubie, wręczyć dyplom uznania dla Klubu Honorowych Dawców Krwi imienia Eugeniusza Kazdowskiego w Radzyniu Podlaskim z okazji jubileuszu 45-lecia klubu za zasługi w ratowaniu ludzkiego życia poprzez honorowe dawstwo krwi członków klubu oraz promocję krwiodawstwa na terenie powiatu radzyńskiego. Podpisał Szczepan Niebrzegowski, starosta radzyński. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Teraz się mogę oficjalnie przywitać. Dobry wieczór, witam wszystkich. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Reprezentuję tutaj Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Dziękuję za zaproszenie w imieniu pani dyrektor Elżbiety Pułacz, która jest na zasłużonym urlopie. Szanowni Państwo, warto przy tej okazji, to jest początek roku, dopiero co minął 2019, warto wspomnieć o kilku ważnych datach. W zeszłym roku PCK obchodziło stulecie. 70 lat obchodziliśmy z okazji krwiodawstwa na Lubelszczyźnie. Z tego, co się doczytałem,
no to ważna instytucja, która przyczynia się tutaj do oddawania krwi, jest współorganizatorem, inicjatorem takich akcji, to jest firma Spomlek, która obchodziła w czerwcu zeszłego roku 110 lat, więc jak się okazuje, te takie rocznice można by mnożyć. No i wreszcie teraz, w tym roku, 45-lecie klubu, serdecznie gratuluję, panie prezesie, za dotychczasowe osiągnięcia. Jeśli pan prezes pozwoli, to ja zechcę przytoczyć pana słowa, jakich udzielił pan tygodnikowi lokalnemu Wspólnota Radzyńska w marcu 2019 roku. To była krótka wypowiedź, ale ja bym chciał się odnieść do pana słów, bo z mojego punktu widzenia były to dość ważne słowa. Otóż powiedział pan, że do szpitali, klinik, centrów leczniczych płynie około 700 litrów krwi rocznie, to jest około 1600 donacji. To dużo, a jak na możliwości naszego powiatu chciałoby się więcej. No właśnie, teraz króciutki komentarz, czy to jest dużo, czy to jest mało? I tak, bo zależy jak na to spojrzeć. Ja mogę przytoczyć pewne cyfry, które są związane jak gdyby z obszarem całego kraju. I tutaj taką średnią jest 35 donacji na 1000 mieszkańców. To jest średnia dla Polski. Teraz gdyby odnieść to do liczby mieszkańców powiatu radzyńskiego, to tych donacji no, mogłoby, wygląda na to, być w granicach 2000. W 2017 roku na terenie województwa było ponad 50 tysięcy donacji. Ale minęły 2 lata i to warto odnotować, w 2019 rok zamknęliśmy liczbą no zdecydowanie ponad 60 tysięcy. To jest naprawdę duży przyrost. 2 lata temu niestety było jak było. Lubelszczyzna była na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o województwa, liczbę donacji. Natomiast to się zmienia. Pniemy się do góry i to jest również Państwa zasługą, że to się zmienia z roku na rok. Prezes Gruba przyznaje, że po kilkudziesięciu latach pracy na rzecz honorowego krwiodawstwa chciałby, żeby to młodzi coraz bardziej przejęli organizację zbiórek. To są znamienne słowa. Chcemy, aby tego typu struktury w terenie rosły w siłę. Chcemy, żeby cały czas się rozwijały, żeby rzeczywiście tę inicjatywę przejmowali ludzie młodzi. Nic bez was nie zrobimy. To może takie proste słowa, ale to jest prawda. My sami nie jesteśmy w stanie organizować akcji w terenie. My liczymy właśnie na was. Wy wiecie, gdzie trzeba zawitać, gdzie warto zawitać, jakie są imprezy cykliczne, okolicznościowe, na których warto być. No właśnie, czym jest to wielkie ludzkie dzieło? Czy ponad 700 litrów krwi rocznie, które powiat radzyński przynosi, to jest wielkie ludzkie dzieło? Nie. To jest tylko duża cyfra. To jest duża cyfra. Ale właśnie, my mamy taką informację potwierdzoną, że wakacje, te, które były 2019 roku, nie odwołano na terenie województwa żadnego z zaplanowanych zabiegów operacyjnych. Szanowni Państwo, to jest wielkie ludzkie dzieło. To jest wielkie ludzkie dzieło z prostego powodu. To jest sukces już nie tylko statystyczny, który jest znamienny na terenie naszego województwa, ale to jest sukces w skali kraju. Bo większość RCK-ów w tym samym czasie spotykała się z ogromnymi problemami. Zresztą jak co roku w czasie wakacji większe zapotrzebowanie i różnie to z tym jest. A tutaj wszystkie operacje się odbyły, również dzięki Państwu. Panie prezesie, na zakończenie, szanowni Państwo, ja nie życzę żadnych cyfr, żadnych dobrych wyników. Życzmy sobie nawzajem, żeby ilość krwi, która jest przez was oddawana, zawsze po prostu wystarczyła dla potrzebujących. Wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym podziękować za zaproszenie na wasze spotkanie z okazji 45-lecia działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Radzyniu Podlaskim. Ja reprezentuję władze statutowe Polskiego Czerwonego Krzyża i w imieniu Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Lublinie chciałbym Państwu serdecznie podziękować za to, co Państwo przez te 45 lat zrobili dla innych ludzi.
Jeżeli w ubiegłym roku tej krwi oddaliście około 700 litrów, to przez te 45 lat to były tysiące litrów. To są tysiące ludzi, którzy dzięki Wam zostali uratowani. Uratowano ich zdrowie, czasem życie. System oddawania krwi w Polsce jest systemem anonimowym. Oddajemy krew anonimowo, nie wiemy komu. I ten, który tą krew naszą otrzymał, nie może, nie wie komu podziękować. Dlatego spotykamy się właśnie przy okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa, przy okazji takich rocznic jak dzisiejsza, po to, żeby Wam, honorowym dawcom krwi, podziękować za to, co dla innych ludzi robicie. Chciałbym na ręce Pana Prezesa Andrzeja Gruby złożyć taki list gratulacyjny, który podpisałem z okazji właśnie tego 45-lecia działalności Klubu HDK w Radzyniu Podlaskim. Dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję. Pan dyrektor mówił o tym, że w ubiegłym roku Polski Czerwony Krzyż obchodził stulecie swojej działalności. Tu mamy 45 lat, a Polski Czerwony Krzyż od 1919 roku w Polsce działa. Historia tych 100 lat, wszyscy wiemy, była skomplikowana. Były okresy dobre, były okresy całkiem złe. My jako Polski Czerwony Krzyż musieliśmy pracować w różnych warunkach społecznych, gospodarczych, ekonomicznych, ale zawsze byliśmy po to, żeby ludziom służyć, żeby ludziom nieść pomoc. Przed wojną były to na przykład epidemie te po I wojnie światowej. Była to promocja chociażby zdrowego stylu życia czy zwykłej higieny. Była II wojna światowa, kiedy trzeba było nieść pomoc tym wszystkim, którzy w ramach tej wojny zostali poszkodowani, więc jeńcom wojennym przebywającym w oflagach, w stalagach w Niemczech, wysiedlanym z Wielkopolski, Śląska, właśnie na teren m.in. powiatu radzyńskiego. Nieść pomoc więźniom Majdanka, więźniom Zamku Lubelskiego. I to była ogromna pomoc, ale myśmy to mogli robić tylko dlatego, że potrafiliśmy dotrzeć z informacją o potrzebie tej pomocy do ludzi, że ludzie to rozumieli, że ludzie nam ufali i że mogliśmy tą żywność, lekarstwa na Majdanek czy na Zamek Lubelski przekazywać. Po wojnie znów odbudowa tego państwa, znowu okropna bieda, znowu mamy wysiedlanych z Zabuga, którzy tak w pierwszym okresie trafiali właśnie na Lubelszczyznę i znowu potrzebna była pomoc. Po wojnie spotkało nas takie spore nieszczęście, bo cały nasz majątek, który został przed wojną wypracowany, przejęło państwo. Myśmy dostali tylko zadania zlecone przez państwo po to, aby realizować na przykład opiekę nad chorymi w domu, promocję honorowego krwiodawstwa, promocję zdrowia, szkolenia sanitarne dla potrzeb obrony cywilnej. Ale przyszły lata 90., przyszła ustawa o samorządach i te zadania zostały przekazane do samorządów i trzeba było na zasadzie konkursu, przetargów starać się o pieniądze, chociażby te właśnie na opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi. Nie wszystkie rejony, nie wszystkie okręgi sobie z tym poradziły, więc mieliśmy na przykład teren dawnego województwa zamojskiego działający dobrze, bo tam potrafiono te rzeczy poradzić sobie z tymi konkursami, przetargami, z tym nowym sposobem pozyskiwania pieniędzy. W innych rejonach było trochę gorzej. Gorzej było właśnie w Radzyniu Podlaskim, dlatego mieliśmy tu jako Polski Czerwony Krzyż no wiele takich chudych lat, ale ostatnie lata, gdy w Lublinie zmieniliśmy zarząd, kiedy zmieniliśmy obsadę biura, kiedy zaczęliśmy pisać projekty czy programy na środki europejskie, te pieniądze mamy. W tej chwili jesteśmy okręgiem w skali kraju, który ma najwyższy
budżet. Dzięki tym środkom również i w Racyniu zaczyna się w Polskim Czerwonym Krzyżu dziać lepiej. Mamy klub honorowych dawców krwi od zawsze i sobie radzi, ale mamy klub seniora, mamy grupę instruktorów młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Radzi sobie chyba najlepiej w pewnym okresie z wydawaniem żywności tej unijnej dla potrzebujących, bo wydawano tu ponad obsługiwano, czy tą żywność przekazywano do ponad 2000 ludzi, a tej żywności no, w niektórych latach było dużo, bo ostatnio na przykład to jest 50 kg na beneficjenta, więc to jest ogromna praca. W skali województwa w ubiegłym roku pomogliśmy właśnie w ten sposób 27 tysiącom ludzi. To jest no, grubo ponad 1000 ton żywności, którą przekazujemy. Chciałbym za tę pracę podziękować zarządowi rejonowemu Polskiego Czerwonego Krzyża w Radzyniu i na ręce pana prezesa Kuszpty przekazać taki list gratulacyjny z okazji stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest list taki żelazny, że tak powiem, porządny, żeby wisiał na ścianie i przypomina, że mamy 100 lat, że tu w Radzyniu też te 100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża było. Także panie prezesie, dziękuję za to, co zarząd robił pod pana przewodnictwem i gratuluję serdecznie. Jeszcze raz. Chciałbym na ręce pana starosty złożyć podziękowania za współpracy, za pomoc, jaką władze samorządowe powiatu radzyńskiego zawsze Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi służymy i chciałbym wręczyć medal z okazji stulecia naszego stowarzyszenia podpisany przez pana prezesa Kracika, prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża. Zapraszam panie starosto. Pierwsze skojarzenie, jakie w tej chwili mam, to skojarzenie do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, który w pierwszych miesiącach prezydentury dostał pokojową Nagrodę Nobla. Jeżeli ja po roku urzędowania dostaję taki piękny medal, to muszę go traktować wyłącznie jako kredyt na przyszłość, kredyt zaufania, a jednocześnie forma podziękowania dla moich kolegów, którzy byli przede mną starostami, myślę też i kierownikami rejonu wcześniej, bo przecież skoro ta praca trwa 45 lat, to nie zawsze byli starostowie. I tak w ich imieniu wszystkich serdecznie dziękuję za ten medal. Dziękuję i życzę miłej zabawy, bo karnawał trwa. Wszystkiego najlepszego. Szanowni Państwo, pan starosta bardzo skromny jest, ale chciałem powiedzieć, że użycia nam magazynu właśnie na tą żywność, którą wydajemy tutaj dla powiatu radzyńskiego, dla ludzi. I oczywiście mamy pomieszczenia, mamy budynek na swoje biura dla honorowych dawców krwi i dla PCK w Radzyniu. Także panie starosto, duże dzięki za to ze strony pana starosty. Dziękujemy bardzo sponsorom, bez których nie udałoby nam się zorganizować tej uroczystości. Przede wszystkim Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta Radzyń Podlaski, Gminie Radzyń Podlaski, Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Masarnie Ubojni Zemat w Bocheniu, Spółdzielni Mieszkaniowej, dzięki której w ogóle możemy tutaj w tym miejscu akurat zorganizować tę uroczystość. Drukarni Awadruk panu Włodzimierzowi Domańskiemu. Sklep spożywczy pan Andrzejowi Bus. Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy za odprawienie mszy świętej. Restauracji Bella Horizonte za zorganizowanie poczęstunku. Zespołowi
tak? Stefaniak, panu kamerzyście Mirosława Piasko, Lubelskiemu Oddziałowi Okręgowemu Polskiego Czerwonego Krzyża, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiodawstwa w Lublinie, prezesowi honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża z Lublina i pani dr Beacie Bielińskiej. Życzymy przyjemnej zabawy i dziękujemy wszystkim za przybycie.